Jest! Walczymy! Mateuszku! Nie daj się! Czekajcie, bo ja tu muszę wszystko przygotować. Mateuszek, puścisz mnie tylko tu troszeczkę z podbierakiem, mhm. Dobra. Już. Na bałwana? No. A mógłbyś powiedzieć ze stówentkę? Twoją? No. Albo nie, dobra. Nie? Nie, jest. Kaper? Chyba kaper. Czy sumik? Tylko poczekajcie chwilę, kamerę muszę sobie włożyć, żeby mi nie wypadła. O, mogłem stąd ci go podebrać. Ale tak sztywno go? Nie, kaper. Ale malutki chyba, co? Nie! Co my powiedzieliśmy, że malutki? Uciechu! Co? Już ci pomagać? Pomóc? Połóż podbierak na razie, Mateusz. Mamy to. Kurwa. Ale chyba go do rana, co? Bo piękny jest. On jest większy od mojego. No i co, panie, powiesz? No, jestem szczęśliwy. 15 kilo. Słuchajcie, 15 kilo. Z rzeki. Rzeczny. Pełnouski. 15 kilo. Biały. Grubas. Cieszę się normalnie. Zobaczcie, dziewiczy ryj. Przepiękny. Jest. Kawałek. Biały powiedział, że nie będzie go trzymał w worku, bo jest tak gruby, że szkoda go trzymać w worku. I mówi, że pływa. Wypuszcza dalej. Go od razu. Już? Już. Dobra. Cieszysz się, kolego? Cieszę. O, ale krowa. Gratuluję ci teraz. Dziękuję. Z całego serca ci gratuluję. Dziękuję bardzo. Udało się. Siadło, mamy. O, ładny też, bardzo ładna rybka. Z 50, tak, no nie? Tak, bardzo ładny. Gratulacje, coś innego, kurczę. Cały czas. O, zatem. Że coś mnie ciąży. O. O. Zimno. Chłodno. Zimno, no. Wiatr. Najgorszy jest wiatr. Kolejna rybka. No, elegancko. A już jak usłyszałem pik, 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 to mówię, dobra, biorę w pizdu, odbierak od razu. Myślałeś, że leż, tak? Tak, że leż, no byłem pewien, że leż. Kurczę, jak już zarosłem. A za dopiero 3 dni, jeszcze 3 dni. Idę zobaczyć, słuchajcie, to Łukasza, jak minęła noc. Ja już stałem mega gorąco w namiocie. Ale co najlepsze, to jeszcze miałem jednego klenia o godzinie 5:40. Jeszcze większy niż tamten, co był, ale pobiegłem sam. Nie było jak nagrać, szybko go wypuściłem. Jeszcze mi urwał ten uchwyt od ciężarka. I ciężarek mi odleciał. Idziemy zobaczyć do Łukasza, jak tam wyniki. I powiedzieć mu, jak białego wynik po nocy. Idziemy, ja idę i wy idziecie, bo biały jeszcze śpi.
Łukasza nie ma. A jest, bolaczki chyba są. Śpisz? No. Śpi jeszcze. Co? No nic, tak przyszedłem zobaczyć, co u ciebie po nocy. Wędki stoją. A rzucałeś rano na spinning? Nie, nie. Jak po nocy? Po nocy stawił. Nic? Ja dwa klenie. A ładne jest? No takie ponad 50 obydwa. I twój braciak złapał. A co złapał? Karpia. Strzelaj wagę. Ale pełno łuski? Pełno łuski, no. Ale pobliżej nie wiem. No tak mniej więcej, no. Na białego możliwości. 12. Nowe PB-ma, o tak powiem jeszcze w dodatku. Co ty gadasz? Ale macie go w worku? Czy... Nie, bo biały powiedział, że szkoda go trzymać na noc, bo miał taki wielki brzuchal i go... A są zdjęcia, jest film, jest wszystko, jest hol. To ile? 15. O, teraz już coraz bariera ta wyższa do pobicia będzie. No, już do mnie dochodzi. Ładnie, ładnie. A stolik jest w garażu. To nie na ziemi, na tych. Jak się nie ma co się... Co robisz? Ja szykuję na ten. Co to za nóż? A masz taki swój zajebisty, rzekomo ostry i co, nie robisz nim? No mi się go szkoda. Jak będzie potrzeba coś nie robić, o ten to... Do obierania cebuli ci go szkoda? Dokładnie. Co my robimy? My sobie będziemy... Omleta dzisiaj. Wczoraj jedliśmy kepsa, przedwczoraj kepsa, dzisiaj omleta. Omlet to najszybsze wędkarskie żarcie. O, tu stolik też jest, to nie na podłodze wszystko. Dziękuję. Proszę bardzo, Sebek ma tu ubranie na fiderka. O, nie nakręcaj się tak. O, tu jest prowadzony live'ik z wody. Tam Sebka pokaż, a nie spięła się, to znowu była płotka, widziałeś? No, tak. To znowu była płotka, słuchajcie, znowu płotka, weszły płocie te wielkie. Ale spinka niestety. Będzie następna. A no, masz tam, ten... masz tam Radziu, założone? Papierosa, chowaj! Masz tam założone? Pelet jeszcze jest. O. Nie, druga pod rząd, to była znowu płotka, wiesz? Słuchajcie, płocie takie weszły piękne. Przed chwilą jedną złowiłem, ale nie nagraliśmy niestety. Maju, maju. Ale zobaczymy dalej. Nie! Nie można, morsko, co ty? Uzbroiłem zestaw, na to miałem w nocy dwa klenie. Widać? Jest, tak, elegancko. Nie może ten, widzisz? To wyostrzył, jest, teraz wyostrzył. No bo szarówka jest i dlatego. Tak, co to jest? Ananas podbity kapucinem, tak? Tak, ananas to jest kapucino. Tak. Ja tu liczę na kolor bardziej niż tymi sypiemy najwięcej kulkami. Tak. Sypiemy kukurydzą i orzechami, dlatego... Wszystko pod jeden kolor idzie. Ja idę w kolor tak bardziej. Aczkolwiek biały złapał karpia tego największego, słuchajcie. Ja pokażę wam, bo ja mam tutaj mordki, zobaczcie. To samo jest, patrzcie, jest ananas, ale ja mam podbity tym. Chwila, moment. Ja mam podbity tutti frutti, popkiem. To mi robiło robotę. Dobrze, ja muszę kopy fałki zrobić. Dobrze, to mi robiło robotę, ja na tą, nawet na tą tą. Popek, tak? Dobrze? Tutti frutti, popek. Popek, tak. Na popka nawet szczupaka 106 złapałem. To mi zrobiło robotę, to mi dało życiówkę na tołowie. Miałem zmienić, ale już zostawiam. Powiedziałem, że to już zostaje, tego nie będę zmieniał. A co prezes do ciebie powiedziałem, jak przed tym braniem? No, że ostatni dzień, połowa. Ostatnia noc, tak. I to zmieniam. Całkiem. I zmieniam, bo... To nie daje ryby. I dało mi to życióweczkę. I to zaraz po zarzuceniu wędki. I to zaraz tak, bo siedzieliśmy do pierwszej chyba, siedzieliśmy na fiderka. I wtedy nic się nie działo, kompletnie tak. Nic nie łapaliśmy. I my tak, zrobiliśmy sobie, mówimy, jeden dzień sobie taki zrobimy, że sobie dłużej posiedzimy. Jeszcze dłużej, gdyby te leszcze brały, na pewno byśmy sobie posiedzieli dłużej. Nie brały leszcze, zmieniliśmy, no ile, wariaty, żeby was nie oszukać, godzinka. Max półtorej od zarzucenia wędki po zwinięciu
Fidera. Ten, tam stał Fider, tak, tak naprawdę, bo bo tam stał Fider. No, o, to jest skarpiówka, tu mam tego Fiderka. To jest mój, o, ta wędka robi jako Fider. O, ta. Robi jako Fider, zmieniłem i godzina. Max półtorej, jak ten. Jak oszukuję, to max półtorej godziny była ryba. No i co? No i jeszcze mamy przed nami dwie ostatnie nocki. Mamy nadzieję, że jeszcze jakiś karp. Karp chyba poszedł na tarło teraz już. Ciepło przez cały tydzień, jest mega ciepło. A tak jak złowiliśmy w te pierwsze dwa dni te dwa karpie, to widać było, że wyszykowane już były na wybuchu. Lały się mleczem. Ale widzieliście, no w sumie zobaczycie, jaki on był gruby, więc... No, lały się mleczem i... I niestety karpie poszły na tarło. Na tarło. Teraz jakieś przypadkowe, może. Miejmy nadzieję, że jakieś. Otóż to. Geje karpie. Nadzieja umiera ostatnio, tak? Nie nadzieja, tylko geje karpie. Geje karpie, dobra. Czekamy na gejów karpiów. Tych, co nie idą na tarło. No i trzymajcie za nas kciuki, mordeczki. Wracamy przy następnej rybie zapewne. No chyba, że nie będzie ryby, to wracamy przy. Pożegnaniu. Tak. Ale trzymajcie kciuki. My łowimy dalej. Może PV-eczkę od razu. A, no to dobrze. Tu mam PV-kę. Chodź. To jest PV-ka do tego bałwanka, co przed chwilą wam pokazywałem. Kuleczki, zobaczcie. Kuleczki to samo, co jest na haku. To samo idzie do PV-ki. I gruby co to pelet jest? To jest chyba czerwony halibut, wiesz? No, halibut. W rzece można takim grubym peletem śmiało dawać, bo on się rozpuszcza. On w momencie rozpuszcza. 3 tak godziny jest. To jest maks, kiedy on wytrzyma w wodzie. W wodzie stojącej, no to jednak taki gruby pelet dłużej, tak? On popracuje, tak? Dużo dłużej. No i ja bym do PV-ki nie dawał w wodzie stojącej tak dużego peletu, ale w wodzie płynącej, tak jak tu rzeka. Tak jest. To śmiało daje taki duży. To. No i co? Mordeczki, trzymaj to za nas kciuki. Burdel u mnie zawsze jest burdel. No to nie jest burdel, to jest po prostu porządek wędkarza, tak? Nie, co ty, ja widziałem, karpiarze mają człowieka przepięknie. Ja to mam burdel. No ale to co, chcecie zobaczyć u mnie Saigon? U mnie to jeszcze tak napierdala. Pachnie? Śmierdzi, przepraszam bardzo. Poprawiam się. Tak śmierdzi jeszcze, że daj to spokój. Nie wiem, czy to ode mnie, ale nie mam śmierdzących przynęt, to musi być ode mnie. Dobra, idę rzucać. Zobacz tego, ten przyszedł w okularach. Johnny Kapahala. Skąd on się tu wziął, to ja nie wiem. Dobra, puść mnie. Uciekamy. Pach. Patrzcie, branko na Fiderka. Mateusz z taką płotczyną. Nie no, płotka przepiękna. Ile co? Dychy? 3 dychy ma? Więcej. Więcej, ona ma ze 35, a chcesz ją sobie zmierzyć? No, a nie wiem, czy mam miarkę. Nie złowiłem. Poczekajcie chwilę. Idę zaraz. To zaraz. Ja myślę, że ona ma więcej niż 30. Zaraz przyjdziemy z powrotem. Jest. No dobra. Dobra, dawaj no. Mierzymy. 39. 8? 8. 38, dobra. I 4. Płotka 38 to chyba niezła, co? No piękna! Idź jeszcze raz, Łuki. Jeszcze raz ci. O. Taka oto największa wuń w życiu. Bardzo piękna rybka. Ile centymetrów jeszcze raz? 38. Już te 4 dajmy jej do następnego. A co to mi tu się samo Sebek przybliża? 39. Bo tu palcem przesuwasz, zobacz. Trzeba cofnąć. No. A, dobra. Bardzo piękna rybka, dziękuję ci. Wiatro na głowę! Idź, wiatro! Dobra, dobra do wody, żeby ją... Dziękujemy, to nie? Ale jak na płotkę, to niezła, no nie? Pierwszy... O, wypadła ci dziura. Dziura była, ja mówiłem, że tam jest dziura. Gratulacje, życiówka, płotki. Nie przeklinaj. Ciepła?
O, jaka czysta! Nie jest ciepła. Ciepła czy nie? A trema mi się sama przy tym bajarze. Co ty zrobiłeś? Widać jaki czysty. Sium przyjdzie. No zanurz się tak. Pomóc ci? Tak to będzie cały czas zimno. O kurde, zimno. Ciepła? Teraz. A głowy nie zamoczyłeś. Dokładnie. Wędki, powiemy wam, cisza. Cała noc znowu była cisza. Teraz ja rzuciłem fiderka na kukurydzę. Biały jeszcze nie przerzucał, ale zaraz też ustawił. Zakładasz fiderka zaraz? No, biały też zaraz zakłada. Po kąpieli zakłada fiderka. I posiedzimy teraz na fiderki. Zobaczymy, no chociaż leszcz może takich płoci jak wczoraj. Widzieliście tą jedną białego. Ja też taką jedną złapałem, tylko mniejszą. Nie taką, tylko mniejszą. A Łukasza ta płotka nie była nakamerowana wczoraj? Moja nie, no nie? Mojej nie ma tu. No, nie ma, nie. Spinka moja jest nagrana. Tej drugiej płotki. A woda za śmiarnie, teraz już na pewno nie dobrały. Żu? Chyba, że leszcze zwabisz. Jak ty brudniejszy stamtąd wychodzisz niż wszedłeś. Musisz poczekać aż się ustoi i znowu wejść. A teraz już cieplej? No tak trochę cieplej, ale już mnie czocha. Się... Nie przekonujesz mnie tym. Co ty dzisiaj robisz tu na obiad? Rolik. Kanapeczki z czym? No z tym, z dżemem. Dżem ze świni, ale jaki panie. To tylko tyle tłuszczu w nim jest? No tak wiesz. Bogaty. Bogaty. Proszę. Spróbujcie. Mówię, co to? Przepysznie. Jak to smalczyk z zeboczku samego. I tu ciut słoninki. I do tego cebula. Jak typowy Janusz, co? No ale jak się zarło, to jest zarło. Co tu się dzieje? Możesz powiedzieć nam? No robię już ostatnie zestawy. Teraz spróbuję sobie na ten frolik. Wszyscy tak zachwycają. Frolik na lamarni. No zobaczymy. Do PV-ki też frolik. Podsuszyłem go w dzień na słońcu. Tak jak jeden z widzów to powiedział, żeby zrobić to. No i zobaczymy. Tutaj do PV-ki. Pyk, pokruszony w całości, elegancko. I tyle. Wędki stoją. Fiderki już zarzucone, ale na razie cisza. Pogoda ładna. Łukasz poszedł na spinning porzucać. Majumaj. A ten majumaj tutaj krzyczy. Majumaj. Jestem trochę, wiesz, zawiedziony już. Pomału. Ostatnia noc się nam szykuje. I tak... Mima karpi. Poszły piździec na tarło. Leszcze jakieś tam biorą w nocy, ale to już my tak robimy, żeby ich nie łapać. W nocy tak, tak. Dopóki sobie siedzimy, to tak. Tak, to jeszcze, ale już w nocy. I później w nocy żaden karp, żaden sum, nic. Niestety nic. I wędka ląduje. Zaraz zobaczycie, gdzie ląduje. Aby nie na drzewie, tylko. Dziesięć metrów. No nie, no przesadziłem. 9 metrów i 80 centymetrów. Ja bym powiedział, że z 15. Dobra, to słuchaj tego, bo to on rzuca, on no jest. No nie wiem. No i czekamy. Musisz przejść pod wędką. Pod? Pod.
Karp? No. Tu pod wędką. A, przyłożysz sobie, dobra. A ja byłem się ten. Nie, to nie będzie karpik. Karpik to ma. Grzana. A ja szedłem już tu i słyszę, jedzie. Grzanka. Brzanka. No to jeszcze na do widzenia brzanka zagościła. Daj Łukasz podbierka. Tym z tego wypadnie. Wo, i jeszcze brzanka na do widzenia. To już na takie do widzenia, bo z nocy, w nocy znowu nic. Przepraszam. Kompletnie nie działo. I teraz rano przyszła sobie. Na co? Na dwa orzechy tej grysie. A no orzeszki. No orzeszki to jest. Tu ją puść biały, o tu. Chcesz jedzie? Ładna. O. Musisz ją teraz tamten troszkę odsunąć, nakierować. Jeszcze raz w życiu brzany widzę. A nie złapaj brzany? No nigdy. A. No to jak kiełb, tylko taki trochę większy. O. Poszła. Znowu w to samo miejsce poszła, ale jak po malutku. Congratulations. Gratulujemy. No i dobra, słuchajcie. Koniec. Po 6 dniach kończymy tą wyprawę. Mówcie po kolei troszkę, chociaż ze dwa zdania. No to ja mówię. Ja jestem szczęśliwy, jestem zadowolony z tego wypadu. Pobiłem swoją życiówkę, 15 kilo padło. Jakieś tam leszczyki jeszcze na koniec brzana. Ja jestem zadowolony, aby tak dalej. Dziękuję. A ja, no co, no. Ja złapałem na tą wyprawę jednego suma, no małego. Ale cieszył przynajmniej jedna rybka. No, starałem się wyjąć jeszcze coś więcej, ale no... A, jeszcze powiedzmy, że orzech grysi, znów robił robotę. Nie robił? Jak robił? Co na niego złowiłeś? Brzankę? Żadne, jedno branie miałem z pinka. Łukasz na orzecha złapał suma. Ja jednego klenia. No, i na kukurydzę też. No i u mnie też co, jeden karp 10,5, leszcze, klenie. Ja jedyny z nich połapałem kleni. Nie wiem czemu. Pięciarz złapałem. Nie wiem czemu one mi tak wchodziły później. Ale dobra, mniejsza o większość. 6 dni, tak... Ważne, że biały jest zadowolony. Łukasz, ty jesteś zadowolony tak szczerze? Tak szczerze? No. Wyprawa była zarąbista, więc... Jest dobrze, że tam ryby nie ale było... Ale z połowu czy jesteś zadowolony? Z połowu? Tak, ja nie pytam się no z samej tak wyprawy. Średnio bym powiedział. Tak, ja też jestem średnio, bo... Na 6 dni to my naprawdę mało połowiliśmy na rzece. Nie wiem, co poszło nie tak. Czy faktycznie ten karp już poszedł na tarło, bo po białego karpiu tu już nic nie było. Byli karpiarze dzisiejszej nocy, nawet siedzieli obok, też nic nie złapali. No, poszedł może i na tarło, no ale nie było brzan. Jedna brzana na sam koniec. Leszcze też nie współpracowały tak, jak tu zawsze współpracowały. No tak? Tak, tak? Przecież tu jak siadaliśmy z wieczora to na fidery, to jeden za drugim. Więc coś zrobiliśmy nie tak. Czy wyszliśmy z wprawy? Czy co? Ale to no, już nie nam to oceniać. No, ja tu będę ten. Mi się wydaje, że też trochę zawiedliśmy tym takim przerzucaniem się na noc już tak na całkowicie grubo. Wiecie, tak. Duże kule. I w efekcie końcowym nie mieliśmy żadnych brań albo pojedynczy, tak jak mówimy, kleń, dwa karpie pojedyncze. Poczekaj, ja złapałem na co karpia? Na kukurydzę. A, ja na kukurydzę złapałem, tak, na 4 ziarna kukurydzy. No dobra, słuchajcie, tak czy siak rozpoczęliśmy na rzece. Dziękujemy, że jesteście. Do następnego. Jak ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to czas najwyższy. No, tam na zostawcie łapkę. Komentarz, zostawcie coś po sobie, trzymajcie się, do następnego. Na razie, dziękujemy.